Siemaneczko, z tej strony kawiarka, z drugiej strony kawiarkowcy, czyli wszyscy ci, którzy lubią pić kawę. Witajcie na kanale. Więc dzisiaj następna angielska powieść, tylko lekko spolszczona. Angielskie opowieści! Ci, co nie siedzą w temacie, prawdopodobnie się zastanawiają, o co w ogóle chodzi, jakie powieści, co, znowu jakieś opowieści? Tak, będą angielskie opowieści, które są trochę polskie, bo teraz jesteśmy w Polsce. Może zacznijmy od początku, jak zawsze. Pewnego razu przyjechaliśmy do Polski i zaczęliśmy tu mieszkać. Wśród ludzi, fajnie wszystko, ekstra, wow, Polska jest. Już powoli zaczynamy się klimatyzować. Fajnie czuć i tak mówię, no Polska jest spoko, lubię tu siedzieć, jest w ogóle fajnie, w porównaniu do Anglii tu jest bezpieczniej. I teraz zapamiętajcie to, co właśnie powiedziałam. Bezpieczniej. Mi osobiście przynajmniej się nie zdarzyło, że ktoś jest dla mnie niemiły. Żadna kobieta, żaden facet, więc na razie jest spoko, oby nie zapeszyć. Odpukać niemalowane, czy co tam w ogóle się mówi, jak to się robi, nie wiem. Wróćmy do opowieści. Żeby was nie skłamać, dokładnie nie pamiętam, ale wiem, że była jakaś sytuacja, wróciliśmy do domu, i nasi znajomi, bo mieszka nas tu kilka osób, więc nasi znajomi byli lekko przestraszeni i powiedzieli, że ktoś tu w nocy chodzi po posesji. Mówię, no jak to? No przecież psy są wypuszczone, niemożliwe, że ktoś tu chodzi. Ale pamiętam tego jednego razu, psy akurat były zamknięte z drugiej strony, na drugim ogrodzie. Na drugi dzień wszyscy sobie siedzimy wieczorem tam gdzieś na dworzu i taka sytuacja, że ktoś wchodzi przez bramkę. Jakiś dziwny człowiek. Kto to jest? I to była jakaś dziewczyna. Bardzo dziwnie się zachowywała. Nie wiem, czy może była lekko podpita, czy po prostu... tak była. Nie wiem, nie mam pojęcia. Weszła do nas. Słuchaj, do salonu. Ale tak, wyprosiliśmy ją. Nie, chyba jakaś ten. Ale słuchaj, wyprosiliśmy ją. Ja mówię, pilnujmy tam, bo ten. A chłopaki, nie, ona się wróci. Ty, patrzymy, tygrys tam jest. I dziewczyna mówi, że ten... że wychodzą, nie? Więc znajomi powiedzieli grzecznie, słuchaj, no proszę opuścić ten lokal, w sensie naszą posiadłość, no bo nie jesteś stąd i nikt cię nie zna i nigdy nie wiadomo, czy ten ktoś nie chciał czegoś ukraść, czy coś, w ogóle taka dziwna sytuacja. No ona zaczęła się kręcić, gdzieś tam chodzi, coś tam, dobra, weź kobieto, proszę cię wyjść. Nie, dalej się kręci, dalej szuka czegoś, nie wiadomo o co chodzi. Nas było całkiem dużo osób. Było nas chyba z 7 czy 8, więc jeden kolega, nie wiem, czy mam mówić po ksywie, czy po imionach. Robert. Postanowił ją pogonić, tak. No i co? I zaczął biec za dziewczyną. Dziewczyna zaczęła spierdzielać. Pewnie jak tego słuchacie, sobie myślicie, kurczę, co tu się dzieje? Czemu chłopiec za dziewczyną chciał ją pobić, czy coś? Nie, to było troszeczkę inaczej. To nie było tak. Po prostu ta kobieta była mega nachalna i weszła nie na swój teren i nie chciała opuścić go. Tak pokrótce. Nie wiadomo, czy chciała coś zawinąć, czy też nie, czy po prostu sobie siedziała, czy o co tu chodzi. No i kolega powiedział, że jej się pozbędzie. Po prostu nie chciała sobie pójść, więc trzeba było troszkę ją nastraszyć. Ale co z tego, jak po chwili ona wróciła? I znowu ta sama sytuacja. Znów musiał ją nastraszyć. Nie wiem, czy nawet mam te materiały. Muszę zobaczyć, czy mam te filmy. Gdzieś coś musi być. On ją goni? Ona się trzyma, no nie? Co tam się dzieje? No, poszedł za nią. A ty też. Ty, dorwał ją? Nie, chyba. Nie wiem. Ty, on ją... Ty, ra... O! Mówisz, że on dorwie. Ja się kurwa boję o tych rysach. W każdym razie wszyscy poszli do mieszkań, spać czy też nie spać i przychodzi noc, ciemno jak w dupie, nic nie widać, bo nie mamy tutaj oświetlenia jeszcze i nagle słyszę telefon. Sandra, coś się dzieje, schodź na dół! Schodzę na dół, koleżanka z drugą. Ty, patrzcie, ja tu goniłam ją, światłem świeciłam, co tu, coś się dzieje, ktoś wchodzi, ciemno w ogóle. Wy co? Spokojnie, spokojnie, o co chodzi w ogóle? I chodziło o to, że ta dziewczyna sobie wskoczyła przez płot, no i chyba poszła na klatkę schodową, nie wiem co ona tam szukała, tam oczywiście każdy ma swoje rzeczy, no i nikt nie chce, żeby tam się kręcił ktoś obcy, czy ktoś, kto nie mieszka po prostu tutaj. Więc... jak już zeszliśmy na dół, to jej tam nie było, nie? Więc przestraszyła się, bo dziewczyny chyba świeciły z okien latarkami. Dobrze nie pamiętam, jak to było, jak coś się pomyliłam, to możecie mnie poprawić, bo już nie pamiętam, serio. Ale wiem, że była jazda i wiem, że było nieciekawie, każdy się przestraszył. Suma summarum, już nie wróciła więcej, więc si, wszyscy są bezpieczni, nic się nie dzieje póki co. Więc tak, jeśli wróci, to znów wezwiemy pana na telefon, pogoni ją, jako dobry kolega nasz. No i tyle. To jest cała nasza polska opowieść. Wiem, że jest bardzo emocjonalnie w ogóle. Też słuchajcie, nie mogę wam powiedzieć wszystkiego, bo jak miałam wam powiedzieć wszystko, to... jest dużo strasznie powiązań, jeśli chodzi o tą historię. Powiedziałam wam tyle, co mogłam. Mam nadzieję, że to wam starczy. No i co? Widzimy się w następnej opowieści. Trzymajcie się, moje bąbelki kochane. Życzę wam miłego dnia, miłej nocy, miłej pracy, cokolwiek teraz będziecie robić. Trzymajcie się, pa pa!